Witam, dzień dobry. W Sztabie Generalnym Wojska Polskiego gościmy dzisiaj pana generała dywizji Grzegorza Gieleraka, profesora, doktora nauk medycznych i szefa Wojskowego Instytutu Medycznego. Dzień dobry, panie generale. Kłaniam się, dzień dobry. Chciałem dzisiaj porozmawiać na temat jednego z moich priorytetów na 2020 rok. Są trzy takie główne kierunki. Pierwszy to jest kultura gotowości bojowej z natury rzeczy. To, czym się siły zbrojne zajmują na co dzień, niezwykle skomplikowane, złożonym środowisku operacyjnym. Drugim są rezerwiści. To jest ta część społeczeństwa, która na co dzień nie jest być może widoczna, ale wtedy, kiedy będzie potrzebna, będzie aktywowana i myślę, że jej ranga musi być podwyższona. I ostatnim takim ciekawym jest zdrowy tryb życia, panie generale. Czy my żyjemy zdrowo dzisiaj? O tym mówi się bardzo wiele, natomiast biorąc pod uwagę wyniki badań epidemiologicznych prowadzonych w Polsce, ale też mamy swoje spore doświadczenia badań tego typu prowadzonych w wojsku, z tym bywa różnie. I bym powiedział, że to jest ten moment, biorąc pod uwagę trendy, które zaczynają się w Europie Zachodniej, czy generalnie w krajach wysoko rozwiniętych, gdzie zdrowy styl życia ukierunkowany na to, żeby nie tylko żyć dłużej, ale żyć w zdrowiu dłużej, staje się dziś standardem i staje się wręcz takim oczekiwaniem wyrażanym przez grupy społeczne w odniesieniu do rządzących. Bardzo modnym terminem dzisiaj jest określenie, że młodzi ludzie, ludzie świadomi swojego zdrowia, chcą mieć możliwość zarządzania swoim zdrowiem. Większość z nich nie jest medykami, ale mówią, ja chcę wiedzieć więcej o swoim zdrowiu i oczekuję od państwa, oczekuję od instytucji, w której funkcjonuję, że ona pomoże mi zająć się swoim zdrowiem w sposób profesjonalny, bo to na pewno przełoży się na lepszą efektywność pracy, lepszą dyscyplinę, lepsze relacje międzyludzkie w danej organizacji. My takie narzędzia komunikacji, takich ekspertów mamy. Instytut jest absolutnie chyba tutaj właściwym adresatem tych pytań i ja pozwolę sobie tak zdefiniować te obszary, bo żyjemy w niezwykle skomplikowanym, takim złożonym środowisku. Z jednej strony zmiany demograficzne, które zachodzą nie tylko w Europie, ale w całym środowisku wokół nas, w Afryce, też są związane z importem i eksportem zdrowia, tak można byłoby zaryzykować. Żyjemy w miastach w zdecydowanej większości, z wszystkimi implikacjami związanymi z tym, że miasto rządzi się jednak zupełnie innymi prawami. Technologia, która z jednej strony ułatwia nam życie, ale z drugiej troszkę nas rozleniwia, także żyje nam się dobrze w 5G i wszyscy z wszystkimi są połączeni, komunikują się, ale już tutaj te technologie bio troszkę mnie niepokoją, czy egzoszkielety, które mają pomagać żołnierzom w wykonywaniu zadań, z jednej strony poprawiają naszą efektywność operacyjną, ale też troszeczkę nas rozleniwiają. I panie generale, w pana ocenie, które z tych obszarów byłyby najbardziej kluczowe? Czym powinniśmy się w tym zdrowym trybie życia najbardziej zajmować? Ćwiczyć? Kiedy ćwiczyć? Z kim ćwiczyć? Jak ćwiczyć? Dieta? Reżimy takiego dnia powszedniego? Jakby pan zdefiniował, czym w pierwszej kolejności powinniśmy się zająć jako żołnierze? To jest pytanie, które bardzo indywidualne pytanie i tak naprawdę sprawa, która od początku jest, zależy od każdego z nas. To my tak z ryzykiem powiemy, czym generałowie się powinni zająć, okej? Okay? Generałowie przede wszystkim dobrym przykładem, okay, żeby go dawać innym. A ja może odniosę to też do siebie. Tak jak powiedziałem, traktuję tę sprawę indywidualnie. Dla mnie zdrowy styl życia to jest na pewno aktywność fizyczna, ale to jest również dieta. To jest dbałość o to, aby zachować pewną równowagę pomimo całej masy obowiązków, których nikomu nas nie brakuje, ale zachować równowagę właśnie pomiędzy napięciem związanym z wykonywaniem tych obowiązków, a jednak stanem, który przywraca tę równowagę normalną. Te czynniki składają się tak naprawdę na to, jak żyjemy, na ile, jak jesteśmy sprawni, jak jesteśmy efektywni w pracy i przede wszystkim też, jak jesteśmy postrzegani przez otoczenie. Jeżeli udaje się nam zachować emocje na odpowiednim poziomie, udaje się nam automatycznie budować odpowiednie relacje z innymi, te relacje budują dobrą motywację na przykład do osiągania kolejnych celów, do tego, aby pójść krok dalej.
to wszystko wynika, ma swój punkt wyjścia właśnie w zdrowym, dobrym stylu życia. No tak, troszkę podporucznik Andrzejczak, jak zaczynał służbę, to troszeczkę inaczej wyglądał jego dzień. Biegał z żołnierzami, bardzo dużo na świeżym powietrzu, tak można powiedzieć. Dużo zajęć w polu, biologicznie też zupełnie inny rytm, więc trudno się do tego odnieść, ale generał Andrzejczak już inaczej ma zorganizowany dzień. Jeżeli tutaj pan generał, pan profesor mógłby zrecenzować, jak powinien wyglądać dzień generała Wojska Polskiego dzisiaj, to jak on powinien wyglądać? Tak, żeby mógł sam o sobie powiedzieć, że żyje zdrowo. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, aby to, co powiedziałem, właściwie się odżywiać. Dieta jest numerem jeden. Pamiętajmy o tym, jeżeli spojrzymy na całą informację, wszystko to, co mówi się, pisze na temat diety i utrzymania właściwej masy ciała, to decydującym czynnikiem jest to, co jemy, jak często jemy, natomiast ruch zawsze jest na drugim miejscu. A zatem nie możemy lekceważyć faktu tego, ile spożywamy posiłków. Musi to być, przypomnę, 4-5 posiłków dziennie. Jaka jest wartość energetyczna tych posiłków, jaka jest ich, jak wyglądają składniki, a zatem za wszelką cenę unikać cukrów prostych, unikać tłuszczy zwierzęcych, ograniczyć spożycie soli. No i coś, co jak obserwuję, jest rzeczą nagminną, czego nam brakuje, zwiększyć spożycie warzyw i owoców. No proszę sobie, niech każdy zada sobie sam pytanie, czy co najmniej pół kilo sałatek, owoców dziennie zjada. No. Bo to się potem przekłada na gotowość bojową. Tak jest. To wszystko przekłada się na sprawność, zdolność do wykonywania czynności. Natomiast kwestia wysiłku fizycznego. Oczywiście z tym jest zawsze problem. Znaczy, jak rozmawiam z panem generałem, taką refleksja mi przyszła, że w sumie problemem moim jest to, że moja siłownia otwiera się za późno, bo o 6 i za wcześnie jest zamykana o 23. Okay. Chętnie bym te godziny przesunął. Dlaczego? Dlatego, że wracając z pracy o 20-21 jeszcze czuję potrzebę właśnie po to, żeby ten stres całego dnia gdzieś zostawić, spalić go. Ale tak raz w tygodniu, myślę, taki dwugodzinny trening powinien utrzymywać nasz rytm. Czy jest to za mało? Czy raczej krócej, a częściej? Tutaj jest doświadczenia ostatnich lat są bardzo, bardzo ciekawe. Ja wrócę może do tego, co obowiązywało jeszcze jako dogmat przez wiele lat, kilkadziesiąt lat, a mianowicie, że wysiłek fizyczny powinien mieć miejsce nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu, niektórzy mówili 4-5 razy w tygodniu. Dzisiaj już wiemy, że nie tyle częstość, regularność wysiłku, ile czas przeznaczony na wysiłek w okresie, w jednostce czasu. Czyli na przykład, to jest potwierdzone, 150 minut wysiłku tygodniowo, wysiłku o umiarkowanej intensywności daje taki sam efekt z punktu widzenia ograniczenia ryzyka chorób serca czy chorób nowotworowych, jak 4-5-krotny wysiłek fizyczny. A zatem 150 minut umiarkowanego wysiłku, ewentualnie, jeżeli ktoś dysponuje odpowiednią kondycją i wydolnością, 75 minut wysiłku o dużej, bardzo dużej intensywności. Ciekawe, bo ciągle rozmawiamy o tym, żeby dłużej służyć w zdrowiu, a niekoniecznie mówimy o takim sportowym podejściu do życia, gdzie chcemy osiągać jakieś wielkie wyniki, bo są dwa troszkę jakby odmienne obszary. My mówimy ciągle o tym, żeby ta gotowość bojowa nasza dłużej się utrzymywała, tak? Znaczy, ja już jestem w tym wieku, że gorąco namawiam do tego, żeby za wszelką cenę nie bić rekordów, dlatego że to najczęściej kończy się mikrourazami, a potem kontuzjami, które eliminują nas z treningu. Zawsze mam z tyłu głowy, a doświadczyłem w życiu kilku takich sytuacji, w których na kilka miesięcy byłem wykluczony z możliwości uprawiania jakiegokolwiek sportu i to jest niefajne. Każdy to zdaje sobie z tego sprawę. A zatem trening fizyczny dostosowany do naszych możliwości. Jeśli ktoś czuje się na siłach, ale podkreślam, jeżeli ma za sobą też taki background, doświadczenie, dłuższe doświadczenie uprawiania sportu, to on może pozwolić sobie na to, aby brać udział w imprezach, co jest obecnie bardzo modne, masowych imprezach, których wydatki energetyczne czy nakład wysiłku jest olbrzymi.
że wspomnę, no nie będę wspominał, bo nie mogę reklamować. Natomiast no, te biegi 30, 50 i więcej kilometrowe w trudnych, często górskich warunkach, no z przerażeniem, mówię to jako medyk, z przerażeniem patrzę na to, że nierzadko stają na w starcie ludzie, którzy no, raz, dwa razy w tygodniu chodzi na fitness i to wszystko. To nie jest ten poziom. Natomiast my powinniśmy przede wszystkim dążyć do tego, aby utrzymać sprawność fizyczną, po prostu prowadzić, postępować, żyć zgodnie z zasadami zdrowego stylu życia. No, ciekawą rzeczą jest to, że siły zbrojne też są taką bardzo charakterystyczną częścią społeczeństwa. Z jednej strony oczekujemy sprawności takiej ekstremalnej właśnie. Tak? Wiele z naszych profesji, specjalności wojskowych, stanowisk służbowych jednak jest związane z dużym ryzykiem i to jest ogromnym wysiłkiem fizycznym, tak? Czy w pododdziałach powietrzno-desantowych, wojska specjalnych, czy w ciężkich jednostkach pancernych zmobilizowanych, tam potrzebna jest siła fizyczna i często no, jest związane to z ogromnym obciążeniem organizmu. A pan generał mówi o takim najzwyklejszym świecie zdrowym życiu, żeby po prostu dłużej utrzymywać tą sprawność fizyczną i niekoniecznie przecież całe życie skaczemy ze spadochronem, któregoś miękkiego dnia trafiamy do sztabu, a sztaby też są częścią, instytucje, urzędy, jednostki zabezpieczające też są częścią sił zbrojnych i tam ten rytm będzie troszkę inaczej wyglądał. Zaciekawiłem się, że to właśnie dieta jest pierwszym kolejności wymieniana przez pana, a niekoniecznie te legendarne 3 kilometry, takie troszkę opresyjnie wymagane. 70-80% czynników, które decydują o kontroli masy naszego ciała, jest związanych z tym, co jemy. Proszę sobie wyobrazić, każdy, kto ma za sobą doświadczenie z bieżnią, doskonale widzi, jak biegną albo giną kalorie wraz z kolejnymi metrami czy dziesiątkami, które pokonuje na bieżni i ma w świadomości, co znaczy spalić 300 kilokalorii, a 300 kilokalorii, przypomnę, to jest pączek i to taki to jest mniejszy. Tu technologia idzie nam, że tak powiem, z pomocą, pokazując ile no tak, tych kalorii tutaj nam znika. Buduje motywację na pewno. A gdybyśmy chcieli jakoś podzielić na takie sekwencje, jednak wiekowe mamy żołnierzy bardzo młodych, 18-20 lat, potem zaczyna się 30-40, troszkę inny czas rozwoju społecznego, też wygląda inaczej to biologicznie i potem są już tam 50+, nie będziemy mówić, bo wiek generałów też jest częścią tajemnic, tak. Więc nie będziemy tutaj zdradzać szczegółów, ale czy można byłoby znaleźć jakieś takie specyficzne cechy, jakoś tam posekwencjonować po wojskowemu, że w tej pierwszej fazie te proporcje między dietą a sportem powinny wyglądać tak, w kolejnej troszkę inaczej, to jakby to panie generale mogło wyglądać? Znaczy przede wszystkim pamiętajmy też jedno, to są, już wchodzimy tutaj w obszary dość szczegółowych rozważań i wytycznych, dlatego że z każdym rokiem, a łatwiej będzie tu mówić o dziesiątku lat, zmniejsza się no, taki wskaźnik, który określamy terminem podstawowej przemiany materii. Mówiąc krótko, nic nie robiąc, wraz z upływem lat spalamy tych kalorii mniej. No i jeżeli porównamy sobie 20-latka i osobę mającą 70 lat, to każdego dnia różnica między nimi wynosi 200-250 kilokalorii. To jest bardzo dużo, bo jeżeli sobie to pomnożymy przez tydzień, to okazuje się, że nic nie robiąc, ten młody spala w zasadzie dniówkę tej osoby starszej. A zatem tutaj należy, no, mówiąc krótko, znaleźć złoty środek. Przede wszystkim osoby młode. Wyższa podstawowa przemiana materii, wyższa aktywność fizyczna, często większa masa mięśniowa. To wszystko pozwala im łatwiej utrzymać masę ciała, ale jednocześnie odpowiada za lepszą sprawność fizyczną i mogą sobie pozwolić, nawet powinny, właśnie wtedy. W życiu, ja ciągle powtarzam, jest zawsze czas na coś. Wtedy jest czas na wysiłek, jest czas też na naukę, a potem jest czas na to, aby te doświadczenia życia umiejętnie oddawać. Tak. Ja jeszcze raz wrócę na chwilkę do tej technologii. Miałem ostatnio okazję zmierzyć się na tej maszynie do BMI i zastanawiałem się nad tym, jak można byłoby tą wiedzę wykorzystywać. W którym miejscu ta maszyna spełniałaby, czy w ogóle taki test naszego indeksu dawałby nam informacje i jak należałoby ją interpretować, bo myślę, że jest to dość nieinwazyjny, szybki, efektywny sposób diagnostyki, który można byłoby w jakiś taki bardziej systemowy sposób wykorzystać w siłach zbrojnych do diagnozowania naszego stanu zdrowia.
Znaczy, przykład urządzeń, dzisiaj określamy je terminem naręcznych, znaczy czy noszonych urządzeń, to jest nowy trend i ten trend na pewno będzie się rozwijał. Zresztą przykład jednego z zegarków, nie wymieniając firmy, i to, jaką robi furorę na świecie, jest najlepszym tego dowodem, ale też i co, jeżeli chodzi o możliwości pomiarów, parametrów biologicznych w tym urządzeniu się znajduje. Czemu to służy? Socjologowie kultury, psychologowie zwracają uwagę jasno na fakt, że ludzie uwielbiają ze sobą rywalizować. Wojsko jest strukturą, która jest idealnie pasuje do tego, a zatem powinniśmy pamiętać o tym, że stworzenie wszelkich warunków i możliwości, w tym wypadku technologicznych, które pozwoliłyby ludziom mierzyć się nie tylko ze sobą, ale porównywać swoje wyniki z innymi, na pewno będzie korzystnie wpływać na cele, jakie chcemy osiągnąć tą drogą. A zatem wysiłek fizyczny, wsparty odpowiednią technologią, dobra kultura, kultura zdrowej rywalizacji naprawdę może tutaj bardzo dużo dobrego zrobić. Faktycznie ta technologia daje nam szansę takiej szybkiej i efektywnej diagnostyki, kontroli tego, co robimy, i absolutnie się zgadzam tutaj z panem generałem, że ten czynnik motywacyjny rywalizacji jest tutaj rozstrzygający. No, warto również pamiętać o bezpieczeństwie. Wszystkie te nowoczesne technologie eksportują te dane. Mają swoją chmurę. Mają swoją chmurę, także tutaj musimy zachować balans pomiędzy używaniem, tak jak we wszystkim, o czym pan generał dzisiaj mówił, pomiędzy używaniem tych nowoczesnych technologii, a bezpieczeństwie informacji, ponieważ te informacje za chwilę mogą się stać własnością kogoś, kogo byśmy sobie tutaj nie życzyli. Ja jeszcze zadałbym może takie pytanie, ponieważ bardzo dużo dzisiaj mówimy o diecie, co tak troszkę mnie zaskoczyło, bo zazwyczaj w takim skrócie myślowym postrzegamy, że jeżeli ćwiczymy, jesteśmy aktywni, to to już właściwie wystarczy. Okazuje się, że te ćwiczenia są troszkę wtórne w stosunku do diety i to warto dzisiaj zapamiętać, ale również niezwykle ważne jest to, co jest w głowie. Samodyscyplina i przywództwo, bo sport, rywalizacja to też zespół, ale też ktoś, kto stoi na czele tego zespołu. Czy z perspektywy takiej wojskowej, gdzie to przywództwo jest niezwykle ważne i stawiane bardzo wysoko w moich priorytetach, czy można byłoby znaleźć jakieś połączenie pomiędzy wewnętrznym takim spokojem, zdrowiem, a byciem liderem, byciem szefem jakiegoś większego zespołu? Jak rozumiemy, w tym wypadku sport jest idealnym narzędziem, które nas do tego doprowadza i daje nam szansę to osiągnąć. Tak jak wspominałem, wysiłek fizyczny to nie jest tylko kwestia kształtowania własnego charakteru, ale to jest kwestia właśnie budowania odpowiednich emocji. Za tym idą dobre relacje. Za relacjami idzie motywacja i skuteczne osiąganie celów. To nie jest nic nowego. Ja posłużę się przykładem spoza wojska. To jest początek, czy końcówka lat 80., konkretnie era JAPiS. Z panem generałem pamiętamy, ci, którzy nas oglądają, większość będzie musiała sprawdzić, co to było za pokolenie, ale proszę mi wierzyć, takie pokolenie było, końcówka lat 80. i wtedy mówiło się o tym, że na Wall Street najwięksi właściciele największych interesów w jaki sposób dobierają ludzi do pracy. A oczywiście dyplom miał znaczenie, ale podstawowym pytaniem było, w jakiej drużynie grałeś, czy nie grałeś, studiując. Całkowite preferencje mieli ci, którzy grali w drużynach sport zespołowych. A zatem, skoro umiesz współgrać, współdziałać w zespole sportowym, jest bardzo duża szansa na to, że również te umiejętności wykorzystasz w pracy zespołowej w firmie. Niepotrzebni są osobnicy o osobowości narcystycznej, ukierunkowani wyłącznie na siebie, na swój sukces. Liczy się przede wszystkim sukces zespołu w wojsku, w biznesie. Szczególnie to silnie. Czyli żeby być dobrym dowódcą, dobrym przywódcą, to trzeba po prostu utrzymywać dobry balans, być zdrowym wewnętrznie, spokojnym, przewidywalnym. Trzeba znaleźć w sporcie taki balans, który pozwala nam po prostu być dobrym liderem. Ja myślę, że sport właśnie tylko i wyłącznie temu służy. Jest takie powiedzenie w medycynie, że sport może zastąpić wiele leków,
Natomiast nie ma żadnego leku, który byłby w stanie zastąpić sport. Na szczęście. Na szczęście. I myśląc o zdrowiu, myśląc o dobrej przyszłości każdego z nas, naszych rodzin, powinniśmy o tym pamiętać i inwestować. Czyli jeżeli naszą strefą komfortu są te wspomniane przysłowiowe pączki, to wychodzimy z tej strefy komfortu. Absolutnie. Jeśli nie bardzo nam się chce wyjść za biurka i troszkę pobiegać, to też z tej strefy komfortu dzisiaj wychodzimy, bo o wychodzeniu ze strefy komfortu sporo ostatnio rozmawialiśmy. Zdecydowanie. Jak człowiek się zmęczy, nawet na bieżni, przewietrzy głowę, naprawdę lepiej myśli. I naprawdę wiele problemów, które jeszcze chwilę temu wydawały się trudne, nagle okazują się być rozwiązywalne. Czyli zachęcamy do zdrowego trybu życia. Ja bym nawet powiedział, póki jestem żołnierzem, to jest mój obowiązek. A ja wydam taki rozkaz, także rozkazuję. Dziękuję ślicznie. Dziękuję.